Co ciekawi bardzo dużo osób, czy podtrzymuje pan swój wpis i walka z Morańskim, walki z Morańskim nie będzie? Ja nie potrzebuję do niczego tej walki. To, że on nie zarobi, to jest duża kara za to, że po prostu próbuje odczłowieczyć pewne postawy życiowe. Natomiast no, oczywiście, że też no, kusi mnie, żeby po prostu wyjść najzwyczajniej w świecie legalnie. Mu dojechać tyle, no, zasłużył sobie, bez wątpienia. No, dużo osób pisze, że gdy poruszył Don Casio temat rodziny, to kopnął go pan w boksie. To co by się stało z Jackiem Murańskim? No to poczekamy, zobaczymy. Czy po tej konfrontacji naszej odzywała się organizacja Elite Fighters, czy jeśli chodzi o tę organizację, to już definitywnie zakończony temat? Ja myślę, że dyskusja w przedmiocie Elite Fighters jest bezprzedmiotowa. Ta walka nie odbędzie się na Elite Fighters. Umowa została skutecznie odstąpiona przez reprezentującą mnie agencję. I tutaj w grę wchodzi walka również ze mną na MMA VIP 4, ale niekoniecznie, bo tak czy siak Norman z dobrym rywalem to zawsze jest gwarancja emocji. Mnie inne już pojedynki nie interesują. To nawet jeżeli nie zawalczy z panem, to rozumiem, że jakiś przeciwnik godny będzie dla niego. Dla Normana? Tak, tak. Tak, jak najbardziej. Jeżeli się ostatecznie dogadamy. Jesteśmy blisko, ale to jeszcze za wcześnie, żeby takie rzeczy ogłaszać. Natomiast jeżeli Norman sam zdobył się na to, żeby was o tym poinformować, to ja potwierdzam, tak, rozmawiamy z Normanem. No okej, ale jeżeli mówimy o tym pojedynku pana z Normanem Parkiem, to jednak jest to zawodowiec. Jak duże szanse widziałby pan w takim starciu? Pamiętaj, że mówisz do mistrza WKU. Organizacji WKU. Organizacji WKU. A to coś znaczy. Zawodowcem oczywiście. Ja nigdy nie byłem zawodowcem, jeśli chodzi o MMA. Do mistrza WKU. Organizacji WKU. A to coś znaczy. To byłaby walka byłego zawodowca z zawodowcem. Oczywiście ja nigdy nie byłem zawodowcem, jeśli chodzi o MMA. Ja gdyby nie MMA, to ja dzisiaj już bym nie mógł rywalizować nawet we free fightach, jeśli chodzi o sam boks, bo ja po prostu na tyle mam już no, dużo, dużo lepszą, wygodniejszą formułą jest MMA. Ta wszechstylowa walka wręcz jest dla mnie dzisiaj tym czynnikiem, który pozwala mi jeszcze rywalizować chociażby w tych free fightach. Ewentualnego pojedynku, jeżeli miałby się odbyć, to już są ustalone i on może się odbyć tylko w jednym miejscu. Natomiast ja nie będę tego ogłaszał, bo nie jestem właścicielem tej organizacji, która ostatecznie tą walkę może zrobić. Natomiast tyle w temacie. No, co ma wisieć, nie utonie. No muszę o to zapytać, bo w niedzielę ogłoszona walka Jacka Murańskiego z Arkadiuszem Tenculą. Jak pan widzi ten pojedynek? Ja nie wiem, czy dojdzie do tej walki. Nie wiem, być może dojdzie. Jeżeli dojdzie, no to ten... To bydle już sobie, że tak powiem, zapewniło wymówkę, tak? Wszędzie tym chodzi teraz tym łokciem, pokazuje ten łokieć, że każdy normalny zawodnik wie, że wszelkie kontuzje przed walką się ukrywa, tak? Ja gdy miałem całkowicie rozbitą łąkotkę przed walką właśnie na Mistrzostwo Europy z Satishem, to żeby nie dać poznać, która to noga jest trachnięta, to założyłem sobie na obydwie nogi, na obydwa kolana te ściągacze. A tutaj jest sytuacja zupełnie odmienna, tak? Tutaj on już chodzi wszędzie, tylko i ten pokazuje ten swój łokieć. Także gdyby faktycznie takiej rywalizacji doszło, no to bardzo szybko dostanie po łbie od Arkadiusza. Jak pan sobie wyobraża tą klatkę rzymską? Mamy do czynienia z arcydebilem, który funkcjonuje tylko dzięki tym
wszystkim prowokacjom i tak, no Krzysztof Radzikowski, którego nie znam osobiście, był na naszej ostatniej gali, był w teamie Kamila Kmosińskiego, no zachował się tak jak należy, no tak jak każdy normalny człowiek powinien się zachować, ale nigdy w życiu żaden normalny człowiek nie rusza czyjejś rodziny. To są rzeczy jakby fundamentalne. To jest poza wszelkimi jakimiś kanonami, które jestem sobie w stanie wyobrazić. No bo przecież trudno nazwać atakiem na rodzinę to, że powiedziałem, gdy usilnie byłem dopytywany po telefonie Arka Tańculi na jednej z konferencji, co tam ten młody Murański nawyrabiał na afterparty po MMA VIP 1. No więc bardzo lakonicznie powiedziałem, że ten młody człowiek, i to jest moja rada starszego człowieka, kolegi, wówczas jeszcze być może, jeżeli nie umiesz pić, to nie pij. Jeżeli chcesz pić, to się po prostu naucz pić. Przecież w żaden sposób nie można odebrać tego jak ataku. Przecież to jest zwyczajna porada, dobra zresztą porada, gdzie nie powiedziałem ani słowa na temat tego, co on tam wyczynił. No z arcydebilami, no bo to inaczej tego określić nie można. Do tego na face to face i został w połowie odcięty, nie dano mu dokończyć tych kwestii. No ja z uwagi na to, że miałem taką możliwość, by porozmawiać i zapytać, o co tam dokładnie chodziło Mułabojowi, no więc mogę tylko tutaj widzom dopowiedzieć, że podczas tej słynnej nocy, kiedy to Murański dobierał się do Mułaboja i szeptał mu tam miłe słówka do łóżka, ponoć padały tego typu kwestie, że Jacek Murański zapewniał Mułaboja, że najlepiej w kryminale robił laskę i tym chciał przekonać do siebie Mułaboja, jednak to nie wystarczyło i został odrzucony. I ta duma taka urażona po tym odrzuceniu, to powoduje, że on potem tak szaleje, jeśli chodzi o te środowiska i tak alergicznie później też działa i wypowiada się na temat chociażby Mułaboja czy polskiego Kena. Taka zdeklarowana, taka ogromna niechęć, no może ma swoje drugie dno. Zauważyli to również dziennikarze Wirtualnej Polski i ja uważam, że tak właśnie jest. Tak właśnie jest, że to odrzucenie spowodowało, że Jacek Murański no tak się zaczął zachowywać. No pomimo tego, że tak jak się tam reklamował Mułabojowi, robił najlepiej w całym kryminale. Także tyle w temacie. Ja nie wiem, kontuzje zawsze się zdarzają, no ale skoro tamten ma kontuzję, a ten też pokazuje kontuzję, no najbardziej kontuzjowane są ich mózgi. No to jest największą ich kontuzją. No nie? To jest taka chroniczna kontuzja i myślę, że z tym jest największy problem, a nie z jakimś tam łokciem czy plecami. Czy będzie pan otwarty na kolejne konfrontacje z Murańskim? Bo tego ludzie pragną i pojawiają się takie komentarze, że co piątek powinno to się pojawiać na żywo w TVP1. Nie, no ale to jest, wiecie, to jest naprawdę niskich lotów rozrywka. To jest naprawdę rozrywka niskich lotów. Ja uważam, że teraz powinno dojść do konfrontacji Mułaboja z Murańskim. To wydaje się najbardziej naturalne zestawienie. Panowie mogliby sobie na wizji wiele rzeczy wyjaśnić. Okej, dziękuję panie Marcinie. Jeżeli pan chce coś na koniec dodać, to proszę bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców MMA oraz